witam Was bardzo serdecznie. Mam dla Was kilka dobrych wiadomości. W środę, 29 lipca, na moim kanale wybiło ponad 500 subskrypcji. Jestem Wam ogromnie wdzięczna za to, że lubicie mnie oglądać, że klikacie ten magiczny przycisk. Dlatego też postanowiłam przygotować dla Was niespodziankę. Z tej okazji postanowiłam nagrywać tydzień z Otrawida. Teraz, od dzisiaj, pojawi się 7 filmów przez 7 dni. Codziennie będziecie mieli co oglądać. Dzisiaj natomiast przygotowałam dla Was Q&A, odcinek drugi. Zebrało się już troszeczkę pytań, pisaliście mi, że czekacie na ten odcinek, więc się doczekaliście. Zaczynajmy. Na samym początku chciałabym dodać, że dużo podstawowych pytań się powtarzało, dlatego też tutaj Wam podlinkuję film, pierwszą część Q&A, 50 faktów o mnie i too much information, bo tam przeważnie znajdziecie odpowiedzi na te podstawowe pytania. Ja dzisiaj na nie ostatni raz odpowiem, ale na przyszłość pierwsze zajrzyjcie proszę do tych filmów, a wtedy dopiero zadawajcie pytanie. Bo chciałabym odpowiedzieć na jakieś fajne, ambitne pytania, które jeszcze się nie pojawiły, a nie w kółko odpowiadać na przykład ile mam lat. Dobrze, teraz już przejdę do odpowiadania na pytania. Po pierwsze, jak mam na imię? Pytanie, które bardzo często się pojawiało. Mam na imię Magda. Dokładnie Magdalena. Pytanie, które znowuż bardzo często się powtarzało. Ile mam lat? W tym roku mam 26 lat, ale w grudniu skończę 27. Masz faceta. Konstrukcja tego pytania z Instagrama mnie rozwaliła. W tej chwili nie mam nikogo. Czy zrobiłaś aplikację i pracujesz już na pełen etat w zawodzie? I czy zamierzasz pracować? Nie zrobiłam aplikacji. I powiem szczerze, że na razie nie mam zamiaru robić tej aplikacji. Ponieważ ja bym chciała pójść na aplikację prawniczą. Ale jak wiadomo, te studia są płatne i wymagają dużo poświęcenia. Musiałabym się chyba przenieść do Gdańska, bo trzeba mieć i wykłady, i pracować. A jak na razie siebie nie widzę w moim zawodzie. Wiecie, chodzi mi o takiego prawnika, który pracuje 18 godzin w korporacji. Dlatego też nie pracuję w zawodzie, bo na razie nie widzę takiej potrzeby ani chęci. Być może będę robić coś z prawem, ale nie konkretnie bycie adwokatem. Oczywiście jestem młoda, jeszcze mi się może to zmienić i w każdej chwili mogę pójść na aplikację, ale w tej chwili na razie nie mam takich planów. Ja tutaj jeszcze dodam od siebie, że ja już w dwóch miejscach pracowałam, ale niestety nie miało to żadnego związku z prawem. Mogłabyś proszę opowiedzieć o swoich studiach, na przykład z których z przedmiotów były najtrudniejsze do przejścia, z czego było najwięcej nauki, jakie języki obce i tak dalej. Ja tutaj już pisałam z osobą, która napisała ten komentarz i razem stwierdziłyśmy, że jest to dobre pytanie na osobny film, który też pojawi się w tym tygodniu z Otrawida. Chciałam tutaj tylko powiedzieć bardzo, bardzo ogólnie. Ja skończyłam prawo na Uniwersytecie Gdańskim. I studia bardzo mi się podobały, wbrew wszystkiemu, czy też trudnym przedmiotom, czy też problemom z dojazdem i tak dalej. Powiem Wam tylko jedno. To zależy, jak do tych studiów podejdziecie. Jeżeli będziecie chcieli mieć same piątki, brać udział w kołach naukowych, w konkursach, to będzie Wam bardzo ciężko. A jeżeli wrzucicie na luz i będziecie robić te studia dla siebie, to myślę, że będzie to fajne 5 lat. Ale dokładnie o przedmiotach, o miejscu studiowania budynku i o całym tym procesie opowiem Wam w osobnym filmie. Jakie masz plany na wakacje? Ja w tej chwili praktycznie nie mam żadnych planów na wakacje. Być może dlatego, że dużo się teraz dzieje wokół mnie. Mam trochę projektów, dużo też mam zaległych spotkań, mam wielu gości, wiele spotkań i szczerze mówiąc, i za bardzo mam też pieniądze na wakacje, bo w tej chwili jestem bez pracy. Ale myślę, że tutaj nad morzem to nie ma możliwości, żeby się nudzić. A tym bardziej, że przez cały lipiec pogoda nam nie dopisała, więc nie było sensu nawet cokolwiek planować, bo każde plany szły w łeb. Mam nadzieję, że sierpień i wrzesień będzie lepszy. Ale myślę, że zrobię Wam kilka vlogów z jakichś fajnych wypadów. O ile pogoda dopisze i wszystko się pewnie poukłada. Jakie są Twoje marzenia?
To jest bardzo, bardzo dobre pytanie. Chciałabym na pewno móc dużo podróżować i jak wiecie, chciałabym pojechać do Guadalupe. I wiem, powtarzam się, słyszycie to prawie w każdej chwili, no ale taka jest prawda. Chciałabym znaleźć fajną pracę, nie wiem, czy to właśnie na YouTubie, czy też w jakiejś firmie, która dawałaby mi stabilność finansową, samozadowolenie oraz to, żebym była takim, wiecie, wolnym strzelcem, że jeżeli chcę tego dnia, to pracuję 15 godzin, a jeżeli, nie wiem, mam coś do załatwienia albo ktoś z autostopowiczów do mnie przyjedzie, to mogę sobie wziąć dzień wolny bez żadnej straty, a potem to odpracować. Chciałabym mieć na pewno dobrą pracę. To myślę, że na razie są takie główne moje dwa marzenia. Czego używasz do codziennego makijażu? Powiem Wam szczerze, że ostatnio zrobiłam się straszną minimalistką i to nie ze względu na to, że wyznaję ten nurt, tylko po prostu nie mam czasu i na co dzień się nie maluję. Jedynie czego używam to kredka do brwi, no i teraz troszeczkę cieni do brwi. Czasami jak mam jakiś wyprysk, to korektor. No i zawsze jak wychodzę, lubię mieć pomalowane usta. To jest wszystko, czego używam. Powiem Wam szczerze, że podałam się sobie takim praktycznie zerowym makijażu, czyli tylko brwi i usta i jestem z tego zadowolona. O której chodzisz spać? Ja ostatnio chodzę spać bardzo, bardzo późno. Przeważnie pierwsza, druga, trzecia w nocy, bo najlepiej mi się właśnie montuje filmy czy gry w środku nocy, bo mam wtedy spokój, ciszę, a potem niestety śpię długo, albo też muszę wstać rano i jestem bardzo zaspana, ale nie wiem, jakoś polubiłam ten tryb i dobrze się w nim czuję. Czy umiesz gotować? W teorii umiem gotować, znam przepisy, wiem co robić. Niestety dużo rzeczy nie potrafię zrobić fizycznie, ale lubię gotować z kimś, na przykład z moją mamą, czy piec ciasta z siostrą. Umiem zrobić sałatkę. Wiecie, takie bardzo, bardzo podstawowe rzeczy, niestety. Może też z tego powodu bardzo lubię fast foody. Ulubiony film. Moim najbardziej ulubionym filmem jest Szkoła Uczuć. Jakiej słuchasz muzyki? Słucham głównie popu, przeważnie muzyki polskiej oraz troszeczkę rocku, ale bardziej w klimacie Lux Torpedy, wiecie, nie takiego ciężkiego rocka, tylko takiego trochę lżejszego. Co robisz w wolnym czasie? W wolnym czasie lubię poczytać książkę, obejrzeć film, spotkać się ze znajomymi, pójść na spacer, trochę się wyspać. Jakie masz zainteresowania? Ja ogólnie interesuję się dużą liczbą rzeczy i przede wszystkim interesuję się komputerami, interesuję się prawem, ale bardziej takimi, wiecie, ciekawymi sprawami, które nie wiadomo jak rozwikłać. Lubię czytać różne przypadki, kazusy. Interesuję się też trochę fotografią, ale jeszcze nie mam dużych umiejętności. Lubię robić zdjęcia. Lubię pisać oraz interesuję się astronomią. Tak, wiem, tego jest bardzo, bardzo dużo. Jaki masz ulubiony sklep? Mój ulubiony sklep to na pewno Kapal i C&A. To są takie moje dwa ulubione sklepy. Czy podoba Ci się nagrywanie na YouTube? Oczywiście, że podoba mi się i powiem Wam, że bardzo się wciągnęłam i bardzo się cieszę, że teraz będę tak dużo dla Was nagrywać przez ten tydzień. Co zachęciło Cię do nagrywania na YouTube? Szczerze mówiąc, zachęciła mnie koleżanka, która stwierdziła, że fantastycznie opowiadam historie z jakichś wyjazdów czy anegdoty i że powinnam to mówić do większej liczby osób oraz to, że jest to fantastyczne narzędzie do tego, żeby poznawać ludzi, żeby tworzyć jakąś społeczność oraz żeby przekazywać to, czego ja już się nauczyłam. To są takie dwie moje główne inspiracje. Gdzie montujesz filmy? Ja montuję film w Adobe Premiere 12. Dokładnie Wam tutaj napiszę, bo nie wiem, czy nie pomyliłam, ale ogólnie w programie jest serii Adobe. Czy nie stresujesz się nagrywaniu i opinią innych osób? Powiem Wam szczerze, że na początku bardzo się stresowałam nagrywaniem, co widać po moich pierwszych filmach. I kiedy włączałam kamerę, miałam troszkę takie zacięcie. Już się nie stresuję, już mi to przeszło. Teraz bardzo swobodnie mówię do kamery. Mam nadzieję, że tak to widać, że jest to swobodne.
A co do przejmowania się opinią innych, ja już Wam o tym mówiłam w jednym filmie, ale powtórzę. Nie interesuje mnie, co mówią o mnie obcy ludzie. Troszeczkę bałam się opinii tych, których znam, ale mam coraz większy dystans do tego. Jak Twoja rodzina i znajomi zareagowali na to, że udzielasz się na YouTube? Wspierają Cię w tym? Na początku wszyscy tak potraktowali to na zasadzie: a, nagrywasz filmiki, okej. I u mnie w rodzinie raczej nikt nie wiedział, co to jest YouTube. Siostra się tylko orientowała i może tam kilka osób, ale ogólnie większość ludzi nie wiedziała, co to jest, czym to się je. Więc po prostu nagrywałam sobie po kolei. Nie słyszałam złego słowa, tylko siostra mnie hejtuje strasznie, żeby poprawiać jakość, wytyka mi wszystkie błędy. I ona troszeczkę się z tego nabija, ale wiecie, w taki pozytywny sposób. Ale ogólnie nie mam czegoś takiego, że o, jest to złe. Po drugie, jestem dorosła, mogę robić co chcę. A póki innym nie szkodzę, to jest dobrze. A teraz już jak widzą, że to się kręci, że mam widzów, to już jest zainteresowanie, jest wsparcie, więc jest spoko, naprawdę spoko. Następne pytanie mnie rozwaliło. Czy wiesz, że stajesz się bardziej popularna na YouTube? I one się pojawiało bardzo często. Szczerze mówiąc, ja tego na razie nie czuję. Mieszkam w małej miejscowości, jeszcze nikt do mnie nie podchodzi. Nie wiem, nikt, nie widziałam, żeby gdzieś ktoś o mnie wspominał. Ja tego osobiście nie czuję, ale zauważyłam, że widzów przybywa mi bardzo dużo w bardzo krótkim czasie, więc pomału to do mnie dociera. Czuję, na razie jest fajnie. Jak będzie dalej, będę Was informować na bieżąco. Czy zrobisz fan maila? Tak, mam w planach zrobić fan maila, byście mogli mi wysłać kartki, listy. I właśnie w sierpniu chcę to załatwić, więc najpóźniej na początku września będzie fan mail, o ile znajdę gdzieś wolną skrytkę. Kilku Twoich ulubionych youtuberów. Ja ogólnie zrobiłam film o polecanych kanałach, tutaj Wam podziękuję. Ale głównie jest to Kubus Julia, jest to Karolina ze Stylizacji, Red Lipstick Monster i ogólnie wszystkie osoby, które są w tym filmie. Czy oglądasz Bogusię z kanału Aniu na Resorach? To było też bardzo często pojawiające się pytanie i ja już chyba na nie kiedyś odpowiadałam. Ja Bogusię znam od lat, poznałam ją jak miałam 5 lat. Jesteśmy koleżankami, może nie jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami od serca, ale jesteśmy po prostu dobrymi koleżankami. I szczerze mówiąc, oglądam wybrane filmy Bogusi, bo też nie mam na wszystko czas. Po drugie, Bogusia pokazuje raczej kosmetyki z drogiej półki, które średnio mnie interesują. Lubię oglądać jej Q&A i jej vlogi, ale to też zależy od sytuacji, ile mam czasu, bo jak wiecie i widzicie, że kanał się rozwija i też tego czasu mi brakuje na oglądanie innych youtuberów. Ogólnie podziwiam Bogusię za to, jak się rozwinęła i mam nadzieję, że jej kanał będzie stawał się coraz fajniejszy, coraz większy i że przyniesie jej to dużo radości. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z tego Q&A. Odpowiedziałam na wszystkie pytania, jakie tylko znalazłam. Jeżeli któreś pominęłam, to bardzo Was przepraszam. Napiszcie mi je proszę jeszcze raz na dole. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z serii Q&A, to proszę zadawajcie pytania pod tym filmem. Dzisiaj już bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Przypominam, że teraz będą 7 filmów pod rząd przez 7 dni tygodnia. Zapraszam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Trzymajcie się, cześć!